Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 77. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w bardzo wyjątkowym miejscu mocy, jak i temat naszego spotkania, jak i moje towarzystwo. Będziemy mówić o 77, czyli najwyższa wibracja połączenia z energią źródła, połączenia z Twoją duszą wyższą, połączenia z Twoim sercem i dokonania materializacji i manifestacji wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień na planie tutaj i teraz. Dzisiaj to najwyższa wskazówka o tym, jak ujarzmić bestię, która może przez ostatnie miesiące, może przez ostatnie lata blokowała Cię i hamowała w drodze do Twojego rozwoju, szczęścia i spełnienia. Bestia, czyli w świecie, tutaj i teraz, to wszystkie strachy, obawy, niepewności, wątpliwości, to wszystkie bariery, przekonania, negatywne wzorce, negatywne programy wyniesione z tego życia, z poprzednich lub w kodzie krwi, czyli Twoim DNA. To czas, aby ujarzmić ją. Tak jak na tej cudownej karcie Tarota, gdzie kobieta siedzi na bestii i to ona nią powozi, to ona decyduje, w którym kierunku zmierza i bestia nie ma już nad nią żadnej władzy. Bo często jest tak, że właśnie ta bestia, właśnie te nasze obawy, te strachy, te niepewności, te wszystkie... To są moje strażniczki, gdy tylko coś pojawia się z prawej lub z lewej strony, wszczynają alarm. Czyli bestia to wszystkie obawy, strachy, niepewności. Programy. Negatywne wzorce, które próbują Tobą kierować i sterować. I blokują nie tylko Twoją siłę kreowania, tworzenia i materializacji, ale mogą również hamować Twoją radość życia. Naszą dzisiejszą 77. ceremonię rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy. Zwróć na to uwagę, że kaczka jest symbolem wody, żywiołu wody, czyli również emocje, bo to często właśnie te emocje sterują Twoim życiem w tym negatywnym lub pozytywnym znaczeniu. Kaczka porusza się idealnie i w wodzie, i na lądzie. I to jest właśnie ten symbol, że siły wyższe skierowały mnie dzisiaj dokładnie w to miejsce. I ten głos kaczki, który roznosi się w formie wibracji i który pomoże Ci dzisiaj raz na zawsze rozprawić się ze wszystkimi negatywnymi emocjami, czyli strachem, niepokojem, niepewnością, wątpliwościami w Ciebie lub we wszystko inne. I to miejsce mocy pomoże Ci poczuć całą Twoją siłę i poczuć całą Twoją moc. I ten odgłos, który słyszysz z tej strony, to jeleń, bo dokładnie tutaj jest park, w którym znajdują się sarny i jelenie. I ten jeleń niech będzie Ci również tym przewodnikiem, tą wskazówką. Wystaw Twoje anteny do wszechświata, Twoją koronę. Niech to 77 będzie dla Ciebie zawsze symbolicznie. Noś głowę wysoko. Koronę na głowie. Słyszysz ten odgłos? Magiczny głos jelenia, króla lasu. Pamiętasz jego symbolikę? I ta siła kaczki. Te dwie energie stoją dzisiaj do Twojej dyspozycji. I to
Niezwykłe miejsce, w którym jestem, ta skała, ma również niesamowitą wibrację. Wczuł się w tę wibrację bardziej niż w moje słowa, bo jeden obraz i energia tego miejsca mówi więcej niż 1000 słów. Aby jednak nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Słuchaj głosu jelenia i pamiętaj, że Ty również jesteś królem i królową Twojego życia. I to Ty decydujesz, jak wygląda w Twoim królestwie. Słuchaj głosu jelenia i wystaw anteny, wystaw Twoją koronę do nieba. Połącz się z energią wyższą wszechświata, z energią źródła. Przyjmij te wskazówki, niech to będą Twoje anteny, które pomogą Ci podejmować właściwe decyzje, dobre decyzje, mądre decyzje, dojrzałe decyzje i korzystać z życia w każdym momencie. Cieszyć się z tego, że jesteś tutaj i teraz i możesz kształtować Twoje życie, możesz kreować, tworzyć je zgodnie z tym, czego pragniesz. Słuchaj głosu jelenia, słuchaj tej wibracji. Połącz się z tym miejscem i ze mną, by otrzymać przesłania. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i będziemy aktywować Twoje wewnętrzne słońce poprzez wdech i wydech. Głęboki wdech światła i słuchaj głosu jelenia. I wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i słuchaj głosu jelenia. Czuj, jak Twoje anteny wystawiają się do wszechświata. I wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić, które może przyczepiły się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. I jeszcze raz głęboki wdech światła, czuj tą energię w Tobie i wokół Ciebie. I wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie. Jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Poczuj, jak Twoje anteny, jak te rogi jelenia wystawiają się do wszechświata, do źródła, przyjmują energię, które będą Ci potrzebne, by ujarzmić bestię Twoich strachów, obaw i wątpliwości. W tym momencie rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. I słuchaj głosu jelenia i czuj, jak Twoje anteny rosną i rosną. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia, tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Słuchaj głosu jelenia i czuj Twoje anteny połączenie ze źródłem.
Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. Ty tylko skup się na energii, przyjmij ją do głębi Twojego serca, do Twojego otoczenia, do Twojego królestwa. I pamiętaj, wyślij światełko z głębi Twojego serca do tego miejsca, a to miejsce odpowie Ci 1000 razy mocniej. Ta wibracja będzie jeszcze bardziej wyczuwalna. Zgromadź tej energii jak najwięcej. Przyjmij ją do całego Twojego ciała, do Twojej aury, do tego miejsca, w którym jesteś. I gdy tylko pojawią się strachy, obawy, wątpliwości, gdy trzeba będzie ujarzmić bestię, bo to Ty decydujesz, gdzie idziesz, jak żyjesz, a nie Twoje strachy i obawy, to wtedy możesz z tej energii korzystać. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem, Ty tylko skup się na energii, poczuj ją w Tobie i wsłuchaj się w te wszystkie odgłosy tutaj i teraz. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Maria i Maren. Przywołuję Was i proszę o połączenie, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy zachodu, strażnicy wody, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ziemi, strażnicy północy, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca mądrości wyższej, energia zielonego promienia, regeneracji odnowy, energia złotego promienia, mądrości wyższej płynie do Ciebie. Wsłuchaj się w to miejsce, wsłuchaj się w odgłos wody, wsłuchaj się w ryk jeleni. I poczuj się królem i królową Twojego mini-uniwersum. I jeszcze raz energia tego miejsca, by ujarzmić wszystkie Twoje strachy i obawy, energia siły i mocy, płynie do Ciebie. Wsłuchaj się w głos jelenia. Czuj Twoją siłę i czuj Twoją moc. Jesteś królem, jesteś królową Twojego świata. I jeszcze raz energia tego miejsca, energia kaczki, tego zwierzęcia mocy, by mieć pod kontrolą wszystkie Twoje emocje. Tworzyć tylko pozytywne emocje i dzięki nim kształtować Twoje życie według Twoich pragnień. Materializować to wszystko, czego pragniesz, płynie do Ciebie. Poczuj Twoją moc. Poczuj Twoją moc do tworzenia, kreacji i materializacji wszystkich Twoich pragnień. Dziękuję. W tym momencie skup się na energii, poczuj ją w Tobie. Chwileczka, momencik i za momencik zaczynamy nasze spotkanie. I wsłuchaj się w głos jelenia. Poczuj jego siłę i jego moc w Twoim sercu.
Dziś nasza 77. ceremonia, która pomoże Ci odzyskać Twoją moc, powiększyć Twoją moc. Nawet jeżeli już w tym momencie masz jej świadomość, jaka jest ogromna, to wierz mi, że można ją jeszcze powiększyć, by była jeszcze większa i jeszcze większa. Ta moc do życia pełnią światła, ta moc do stworzenia, kreowania, materializacji wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich pragnień. To moc, by stworzyć z Twojego życia najpiękniejsze dzieło, dzieło, które da Ci każdego dnia radość i spełnienie. Nasza 77. ceremonia to ostateczny cios, który zadajesz wszystkim swoim strachom, obawom, niepewnościom i wątpliwościom. I one może jeszcze pojawią się w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach, ale wówczas wrócisz do tego spotkania i połączysz się jeszcze raz z tą energią, przypomnisz sobie te wskazówki i pomoże Ci to ujarzmić bestię. Usiądź na jej grzbiecie, bo to Ty decydujesz, w którym kierunku zmierzasz. Może w ostatnich tygodniach, może w ostatnich miesiącach, może w ostatnich latach w Twoim życiu miały miejsce sytuacje, które uznajesz za smutne, mało wartościowe, które są takim niezbyt miłym wspomnieniem. Może coś się nie udało się czegoś osiągnąć, a może pojawiła się ochota, by czegoś spróbować, ale jednak ten strach był większy. Każdy z nas zna takie momenty. Chcemy coś wypróbować, chcemy pojechać w nowe miejsce, chcemy w jakikolwiek sposób stworzyć coś nowego i nagle pojawiają się jakieś wewnętrzne, podświadome obawy czy wątpliwości. Czy nam się to uda? Czy uda mi się to osiągnąć? Czy uda mi się to zrealizować? A co będzie, jeżeli wydarzy się to lub wydarzy się tamto? I takie strachy, takie obawy, wątpliwości w Ciebie, czy w Twoją siłę, w Twoją moc, można nazwać bestią. To jest właśnie ta bestia, która często skrywa się w piwnicy. I gdy tam jest tak ciemno i nic nie widać, a tylko pojawiają się takie odgłosy, to zaczynamy myśleć, a co to jest? I ten strach powiększa się coraz bardziej. I często już mamy strach przed naszym własnym strachem. Albo poprzez ten strach tworzymy wyobrażenia, kreujemy jakieś dramatyczne sytuacje, które może miałyby się kiedyś zdarzyć. I wówczas ta bestia rośnie w siłę. Ona jest coraz większa, coraz mocniejsza i w pewnym momencie przejmuje nad nami kontrolę. Na pewno słyszałaś czy słyszałeś o takich sytuacjach, gdy ktoś na początku miał takie wątpliwości względem siebie, względem swojego wyglądu, względem swoich własnych wartości, swoich właściwości, aż w pewnym momencie przestał wychodzić z domu, przestał spotykać się z ludźmi i ten strach był coraz większy i większy i większy. Tak, bo strach ma wielkie oczy. I ta bestia, czym bardziej ją karmimy, to te obawy, strachy i wątpliwości są coraz większe. I w pewnym momencie może zdarzyć się tak, że to one nami sterują. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to właśnie ta bestia jest odpowiedzialna za te wszystkie nieudane rzeczy, niepowodzenia. To wszystko, co uznajemy za negatywne. Bo albo boimy się spróbować, albo próbujemy, ale ten strach, który jest w nas, osłabia nas i pewne rzeczy idą inaczej, niż byśmy tego chcieli. Tak symbolicznie można to porównać właśnie do takiej bestii, która jest duża, silna, z wyglądu jest taka przerażająca i to ona nami kieruje, że pójdziesz tutaj, pójdziesz tam, a tam nie, a tam nie. Lub chcesz iść w jakimś kierunku i nagle ta bestia się pojawia, jakiś strach, jakaś obawa i się wycofujesz.
na przykładzie, bo przykłady z życia zawsze są najlepsze. Chcesz zwiedzać, odwiedzać inne kraje. I nagle już przygotowujesz się do tej podróży i pojawiają się myśli. A co się wydarzy, jeżeli ugryzie mnie jakieś zwierzę? Jeżeli ktoś mnie okradnie? Jeżeli ktoś mnie napadnie? Jeżeli nie będzie połączenia i zostanę w nocy w środku dziczy? I tak pojawiają się takie tysiące, tysiące, tysiące myśli, czyli ta bestia rośnie, 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 rośnie. Ty chcesz iść w tym kierunku, ty chcesz iść w kierunku tej podróży, ale ta bestia zasłania cały obraz i w pewnym momencie decydujesz, że jednak nie pojedziesz. Na pewno znasz takie momenty, gdzie to bestia zdecydowała, że czegoś nie zrobisz, czy z czegoś zrezygnujesz. Ile osób z Was, z którymi miałam styczność przez tyle lat, bało się założyć swoją własną firmę, zrezygnować z pracy, która jest niezadowalająca, która Was ogranicza, która Was w jakikolwiek sposób blokuje, bo pojawia się ta bestia. Jeżeli pójdziesz w tym kierunku, to na pewno nie zarobisz na utrzymanie, jak dotrzesz do Twoich nowych klientów, to co robisz ma małą wartość. I ta bestia była taka duża, że wiele osób decydowało się, by jednak zostać w tej starej, nielubianej pracy. Bo ta nowa droga, która była czysta, świetlista i otwarta, nagle na tej drodze stawała ta właśnie czarna bestia, nazwijmy ją tak. Wyszczerzyła kły, zaczęła warczeć i ze strachu żeśmy się wycofali. To są wszystkie wątpliwości, które może były w Tobie, a może jeszcze są w Tobie. W Twoją siłę, moc, właściwości, zdolności, w Twój wygląd, w to, jakie wrażenie robisz na innych. To wszystkie strachy i obawy, co będzie, jeżeli. I strach ma wielkie oczy. Czyli czym bardziej się obawiasz, tym więcej się obawiasz. I więcej, i ta bestia jest coraz większa. Jednak nadszedł dzisiaj czas naszej 77. ceremonii, gdzie poprzez ćwiczenie praktyczne połączymy się z tą energią tego miejsca, połączymy się z przesłaniami od siły wyższej i gdy pojawi się w przyszłości jakikolwiek mała czy większa bestia, czyli strach, wątpliwość, obawa, niepewność, to masz już ten klucz wtajemniczenia. Jak się z nią rozprawić, jak raz na zawsze usiąść na jej grzbiecie i ją ujarzmić. Tak jak ujarzmiamy dzikiego konia, tak jak ujarzmiamy smoka, którego dosiadamy, jak w filmie Avatar, który był tak silny, że mógł nas pożreć, mógł nas podeptać, mógł nam zrobić jakąkolwiek krzywdę, ale gdy go ujarzmiamy, to on staje się naszym wiernym sługą. I jak w tych sprawach połączenia ze zwierzętami, to jest rzecz, którą odradzam, by nie zmuszać innych zwierząt do służenia Tobie, to jednak w tej sprawie bestii Twoich wewnętrznych strachów, to jest jedyne rozwiązanie, aby dotrzeć do celu. Bo 77, tak jak mówiliśmy o tym wczoraj, to jest również ten rydwan i Ty siedzisz w tym rydwanie i nadszedł czas, aby tą bestię, która blokuje Twoją drogę, zaprząść do Twojego powozu i z jej siłą i z jej mocą ruszyć do przodu. Ale to Ty trzymasz lejce i to Ty decydujesz, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli uda Ci się tą bestię ujarzmić i zaprząść do Twojego powozu, to masz dwa plusy. Pierwszy, ta droga do tego nowego, pięknego, spełnionego życia jest otwarta, bo ta bestia już jej nie blokuje. I drugi plus, ta bestia zaprzężona do Twojego powozu przestaje Cię blokować, a zaczyna Cię wspierać i z jej siłą i z jej mocą szybciej dotrzesz do celu. Wszystkie strachy, wszystkie obawy przestaną Cię blokować, przestaną hamować Cię w realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień i przede wszystkim
zaczniesz czuć radość ze wszystkiego, co tworzysz. Bo często jest tak, że tworzymy coś, mimo tego, że widzimy tą bestię, to idziemy w tym kierunku i chcemy się z nią zmierzyć, ale kosztuje nas to bardzo dużo siły, bo my zaczynamy z nią walczyć. Walczyć jako dwóch przeciwników. A kluczem jest nie walczyć, ale wskoczyć na jej grzbiet i ją ujarzmić, by była ona twoim wiernym, dobrym przyjacielem. Czyli gdy te strachy i obawy będą się pojawiać, to one będą wręcz motorem napędowym, by iść dalej, dokładnie w tym kierunku. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie, bardziej energetyczne niż teoretyczne, rozpoczniemy od jeszcze raz takiego głębokiego wdechu i wydechu. Połączenia z tym miejscem, poczuj jego siłę i jego moc. Poczuj się teraz w pełni siły i w pełni mocy. Tak jakby mieć głębokie korzenie wpuszczone w ziemię, mocne, silne, stopy, 77 to również stopy i nogi. Czyli mocno stoisz na twoich nogach, na twoich stopach. Twoje stopy łączą cię z ziemią, z tą energią materialną, a twoja korona łączy cię z energią wyższą, energią wszechświata. I w tej pozycji czujesz twoją siłę i czujesz twoją moc. Oddychasz wolniutko i głęboko i czujesz coraz mocniej twoją siłę i twoją moc. Tego połączenia z ziemią i połączenia z niebem. Czujesz twoją siłę i twoją moc. Czujesz tą gotowość, by ruszyć dalej. I teraz pomyśl, co jest twoim największym pragnieniem, marzeniem twojego serca. Momencik ciszy, skup się i wybierz jedno marzenie. Jedno jedyne. I teraz poczuj, jak zmierzasz w tym kierunku. Idziesz w kierunku realizacji tego twojego konkretnego marzenia. Materializujesz je poprzez twoje myśli, mądre decyzje, bycie tym królem i królową, cesarzem i cesarzową. I idziesz. I czy teraz pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, że nie uda ci się tego osiągnąć, że to będzie zbyt trudne, że pojawią się problemy, że pojawią się trudności, jakiekolwiek wątpliwości w ciebie, czy zasługujesz, czy masz wszystkiego pod dostatkiem, by to osiągnąć? Jakakolwiek wątpliwość, wybierz taką jedną wątpliwość, którą masz, która w jakikolwiek sposób blokuje cię, by to marzenie zrealizować. Na przykład twoim marzeniem jest twoja własna firma, która przynosi duże zyski, masz wolność, lekkość, szczęście i spełnienie. No i taką wątpliwością może być, czy jestem dość dobra, czy jestem dość dobry, czy uda mi się to osiągnąć, czy rzeczywiście te zyski się pojawią, czyli taki wewnętrzny strach. I jeżeli masz jakieś marzenie, to teraz w tym momencie ciszy, zastanów się, czy masz jakąkolwiek wątpliwość, jakikolwiek strach i niepewność, że to marzenie uda się zrealizować. Poczujesz taki skurcz tutaj na wysokości serca czy żołądka. Skup się i w momencie, jak poczujesz ten skurcz, przejdziemy dalej. Jest wątpliwość. Jest obawa. Jest jakaś niepewność. Widzisz? To jest właśnie ta bestia, którą ty widzisz przed sobą i która blokuje tę drogę. I teraz, jeżeli pozwolisz na to, by ta bestia blokowała twoją drogę, czyli nie pójdziesz w tym kierunku, czy pójdziesz niepewnie, czy pójdziesz w strachu,
to tych obaw będzie coraz więcej. Czujesz tą wibrację? Niesamowita. Te dzwony twojego triumfu. Nadszedł bowiem czas, by poczuć całą twoją siłę i całą twoją moc, która jest w tobie. Poczuj ją w tobie. Tak jak te dzwony, które rozbrzmiewają wśród drzew. Poczuj twoją siłę i twoją moc, by ujarzmić twoją bestię. I w tym momencie, gdy decydujesz się, by ten strach usunąć, bo ufasz w siły wyższe, że pomogą ci zrealizować to, czego pragniesz. Dokładnie w tym momencie, gdy czujesz głębokie połączenie z ziemią, gdy czujesz połączenie z wszechświatem, dokładnie w tym momencie wskakujesz na grzbiet tej bestii, ujarzmiasz ją i ruszasz do przodu, bo ty wiesz, że zasługujesz, że to osiągniesz, bo siła wyższa cię wspiera, bo energia ziemi cię wspiera i energia nieba cię wspiera. 77 to również energię natury. Połącz się z minerałami, połącz się z roślinami, połącz się ze zwierzętami, połącz się ze wszystkimi żywiołami i poczuj twoją siłę i twoją moc. Nie pozwól na to, by ten strach, obawy, wątpliwości decydowały o twojej przyszłości. Usuń je z twojego serca. Wyobraź sobie, że siła wyższa wspiera cię dokładnie w tym momencie. Tam jest twoja droga, tam są twoje marzenia, tam są twoje cele. Usuwasz bestię z twojej drogi, zaprzęgasz ją do twojego powozu i ruszasz do przodu. Poczuj twoją siłę i poczuj twoją moc w tym momencie. Każdy strach, każda wątpliwość, każda niepewność nie ma realnego kształtu. To są tylko myśli, to są tylko emocje, które się pojawiają. Gdy połączysz się z energią ziemi, gdy połączysz się z energią nieba, gdy połączysz się z minerałami, roślinami, zwierzętami, żywiołami, pełnej świadomości twojej siły i twojej mocy, to ujarzmisz strach, obawy, niepewność, wątpliwości. Zaprzęgniesz je do twojego powozu i ruszysz dalej. I osiągniesz wszystko to, czego pragniesz. I tego życzę ci z głębi mojego serca. Bądź jak ta kobieta na karcie. Ochota, ochota do życia, do działania, do materializowania, do kreowania. Nie pozwól, by bestia strachu, niepewności, obaw i wątpliwości blokowała cię w odczuciu ochoty do życia, ochoty do kształtowania, radości życia, radości materializowania tego, czego pragniesz. Jeżeli masz twoje marzenie, jeżeli masz twoje życzenie i idziesz w tym kierunku, to wiedz, że dokładnie teraz siła wyższa wspiera cię z każdym krokiem. Musisz tylko poczuć swoją siłę i twoją moc, a czujesz ją dokładnie tak, jak robiliśmy to przed momentem. Łączysz się poprzez stopy, poprzez nogi do ziemi
i łączysz się poprzez Twoją koronę z energią nieba. Wtedy czujesz stabilność, jak te wielkie drzewa, mityczne drzewa Edenu. Łączysz ziemię i łączysz niebo. Masz wszystko pod Twoim władaniem, pod Twoim panowaniem. I wiesz, że masz w sobie moc, by pokonać strach, by pokonać niepewność, by pokonać wątpliwości i wszystkie inne negatywne wibracje, negatywne energie. I już nic nie ma nad Tobą władzy, tylko Ty masz władzę nad Twoim życiem, bo jesteś królem i jesteś królową, jesteś cesarzem i jesteś cesarzową w całej świadomości Twojej siły i Twojej mocy, by ujarzmić wszystkie negatywne energie, ujarzmić wszystkie obawy i wszystkie wątpliwości. Bo one nie mają z Tobą tutaj i teraz już nic wspólnego. Kiedyś byliśmy jajeczkiem, kiedyś byliśmy gąsienicą, która pełzała po ziemi i bała się tego, i wątpiła w siebie, i nie miała świadomości swojej siły, swojej mocy. Kiedyś byliśmy tą poczwarką zamkniętą w kokonie i nie mieliśmy tej siły i mieliśmy tej mocy, ale teraz jesteś motylem. W tej chwili rozkładasz Twoje skrzydła w pełnej świadomości Twojej siły i Twojej mocy. Bądź więc sobą w pełni. Poczuj Twoją moc w tym momencie. Ona jest w Tobie, nawet jeżeli jeszcze w to wątpisz. To nadszedł czas, by tą bestię ujarzmić i zaprząść do Twojego powozu. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, gdy kiedykolwiek w kolejnych dniach lub tygodniach pojawią się strachy, niepewności, obawy, wątpliwości, jakiekolwiek zwątpienie w siebie lub w Twoje marzenia, to wiedz, że bestia się odzywa i nadszedł czas, by ją ujarzmić. Wierzę w Ciebie, wiem, że możesz tego dokonać, jeżeli tego naprawdę chcesz. Kiedyś w przeszłości te strachy i obawy może miały nad Tobą władzę, może ta bestia była wtedy silniejsza, ale teraz w Tobie jest cała siła i cała moc, by ją ujarzmić raz na zawsze. I zawsze, gdy tylko będzie próbowała znów Tobą kierować i sterować Twoim życiem. Idź więc do przodu i stwórz z Twojego życia to wszystko, co najpiękniejsze. Bądź królem, bądź królową, bądź cesarzem i bądź cesarzową. A wszystkie strachy i wszystkie obawy nie są w stanie Cię zatrzymać. Możesz je zaprząść do Twojego rydwanu i wówczas jeszcze szybciej dotrzesz do celu. Z radością, lekkością i obfitością. Dziękuję. Zapraszam Cię za tydzień na naszą kolejną 78. ceremonię i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych inspiracji, tych energii, bo ceremonie to podstawa, energetyczne połączenie z miejscami mocy i z energią wszechświata, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas i zmieniamy coś tutaj, na ziemi i we wszechświecie. Idź Twoją drogą i czuj Twoją moc. Bądź królem i królową. To jest Twoje życie, Twoje terytorium i Twoje królestwo. Wszystkie bestie, wszystkie strachy i wszystkie obawy, nie musisz z nimi walczyć, Ty możesz je ujarzmić. To Ty siadasz nad nimi i zaprzęgasz je do Twojego powozu, by ruszyć z lekkością, radością i szybkością do Twoich celów, do tego, czego pragniesz. Bardzo proszę, pod tym spotkaniem napisz komentarz. Czy rozumiesz to przesłanie?
Czy jeszcze czujesz, że jakieś bestie blokują cię w realizacji twoich marzeń i twoich pragnień? I czy czujesz w tym momencie gotowość, by je ujarzmić? Połącz się z ziemią, połącz się z niebem, połącz się z wszechświatem, a poczujesz całą twoją siłę i całą twoją moc, by te wszystkie bestie ujarzmić raz na zawsze. Dziękuję. Do zobaczenia. Twoja Maria Bukardi.